Jedyny dom na całej drodze. Gdybyś myślał, że to Polska, to byś nie szukał, nie wiem, siostry na przykład. Bo ci latynoski język nie pomógł, myślał, że rejestracja to Polska. Znalazł swoją siostrę. Cześć, wygleci ekipa WK z tej strony. Dzisiaj gramy w GeoGuessr. Błażej przyszedł, mówi załóż konto pro na GeoGuessrze, żebyśmy nagrali odcinek. I jest to taka gra, w której możemy sobie wybrać cały świat i losuje nas gdziekolwiek na świecie, w danym miejscu i my mamy 3 minuty na to, żeby określić... Tak, na Street View. I mam 3 minuty na to, żeby określić, gdzie się znajdujemy na tym świecie i wygrywa osoba, która będzie najbliżej tego punktu. I będę miał 3 minutki, tak? 3 minuty, ja ci będę to liczył, bo... To daj znać, jak będziesz gotowy, Robert. Dobra. Gotowy. No. I start game. Żałujcie, że i nie jest widzicie. Start. O... 3 minutki. Żałujcie, że nie widzicie. Myślałem, że to są... że to tutaj przy firmie. Warszawa. Co nie? Jakby się okazało, że to tu? Żałujcie, że nie widzicie, co Robur ma wproponowanych na YouTube. Kurwa, jest masakra, nie? Ty gdzie jestem? O, ty jesteś gdzieś tam na świecie, wiesz? O, jakiś język nieznany. O, ja wiem, ja już wiem, co to za język może być. O, ja też. Jakaś Norwegia, Szwecja, coś? Nie, nie mówimy nie. Ale ja już wiem. Jakieś osiedle, kurwa. O, jakaś pani idzie. Może będzie jakaś charakterystyczna. To nie jest centrum nawet żadnego miasta. O, nazwa jest na autobusie. O, jakiś Egipt chyba, ty. Jaki fart. To Egipt, nie? Ile mam już czasu? Patrz, tu jest coś. Nie. Ja mam inny typ. Cholera, no nie mam. Kopek, war. Ja już wiem na 100% jaki to jest kraj, Robur. Minuta została. Masz 55 sekund, no. To jest jakiś mały miasto. Musisz już zacząć wybierać mapę. Nie? Ty, ubrania wiszą rozwieszone. Zobacz, no, zobacz jakie to ubrania. Nie jest chyba Norwegia, Szwecja. To Włochy chyba. Nie, to chyba jakieś takie mniej zamożne państwo. Ale nie, w Egipcie też tak wieszają. Kurwa. Ale zobacz jakie ubrania. To może być falafel. Nie mam kurwa zielonego pojęcia, ty. Falafel to jest. Nie wiem. Daj mniej więcej na falafel. No, gdzieś tutaj może. No, no, daj tam gdzieś. Tu gdzieś o. No, daj gdzieś tam. Albo tu o. No, daj ją tam. Tu. No. Masz jeszcze 15 sekund. 15 sekund masz jeszcze. Ale zaznaczyłem. No to musisz guess zaznaczyć. Ale to trzeba, bo jeszcze mam ten czas. No masz. Ale 10 sekund. 10 sekund. Później jeszcze zbierasz informacje. Jeszcze osiedle przejrzysz. W drzewie tam kartka z lokalizacją. Okej, zanim zgadniesz, ja od początku wiedziałem, że to jest Turcja. Jeżeli to nie będzie Turcja, to się zdziwię po prostu, że to nie jest Turcja i tyle wiem. A wy? Ja też myślałem, że to jest Turcja. Turcja, no. Istanbul. Nie dużo. Kurwa, ale blisko. Ale ogólnie dobrze, 200 kilometrów. No to jest chyba tu się waha między tą, na całym świecie mogłem a tym. No to mogłem średnią wyciągnąć tu. 200 km. Ale tak. Ale też miałeś bardzo fajny res, bo miałeś bardzo dużo tabliczek. My jak robiliśmy sobie próbne. Ile kilometrów? 200. To jest w ogóle kurwa mega blisko, rozkręcie. Ale co, coś oddal? Mega blisko. Weź oddal. Turcja. Robur dał kurwa inne państwo. Przecież Turcja jaka duża jest. Robur dał kurwa inne państwo, tracił prawie. Mogłeś kurwa po prawej stronie Turcji dać. No. A dałeś tam. No 200 km, no to co jest 200 km od Warszawy? Kraków. Żeby mieć Mazury. Perspektywę. No Kraków jest Kielce, dalej. No, Mazury. No, najgorzej kurwa, jak teraz nas z respi w jakimś lesie. Ty. No to jesteś ujebany. Ty, ale... Chyba, że jesteś medium. Fajna gra ogólnie. Ej, ogólnie gra. Owca miał z ciebie trochę bekę, że cały czas. Ciekawe jak mu pójdzie teraz. Dobrze wiesz, że tak nie było, ale mu... Ale trochę mu cisnąłeś. Nie cisnąłem mu. Że nie wie. Start daje. O! O! Super. Dobra, zaczynamy szukać. Ty i ta droga, tak 20 minut scrolluje, nie? Na razie mi nic nie mówi ta droga. Na pewno to nie... Czas odpalony? Odpaliłeś czas, odpaliłem. O kurwa, język nie wiadomo jaki. No jak, po jakaś kurwa tam... Nie, to nie jest angielski, jakoś rozmazany jest. Ty, wszystkie języki rozmazane.
Ty co, nie zablurowali mi, kurwa? Wszystkie tabliczki zamazane. Nie przeblurowali. Leć do innej osady. Jedyny dom, kurwa, na całej drodze. Leć do innej osady. To jest, kurwa, pustynia. Może tam dalej 50 kilometrów tak będziesz. Dobra, to jest jakiś germański, kurwa, język, ale lecę dalej, ty. Germański. A co to jest za uprawa po prawej? Nie wiem. Zielono, czy... Marchewki. Marihuana, ty. Jabłonki, czy... Marihuana. Nie wiem, no jadę dalej, nie? 10 minut masz tam drogą. Przybliżasz? Zapierdala, co masz? 1000 kilometrów ta droga. Najlepsze jakby trafił, wiesz. Ty, do skrzyżowania lecisz. Godzinę. No zapierdalam do skrzyżowania, no już nie będę się cofał, aczkolwiek... Coś tam jest dalej chyba. Żółw. Lecę, 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 lecę. Przybliżasz uprawy? O, samochody. No tam zablurowane owoce, wiesz, czyli nie widać. Ale na samochodzie jakieś napisy miałeś. Znaczek, zobacz. Mega Club. Ty, okay. Germański kraj i takie słabe samochody? Czy ty nie no farmazon? Właśnie coś jest na tym samochodzie. Ty, mi to wygląda na jakąś Sri Lankę. Nie, chyba. Nie, nic. Puerto Rico. Poczekaj, ale widzisz jedną rzecz? Kuba. Widzisz, gdzie, po której stronie jadą? No. Jak na Sri Lance ogólnie. No, to nie jest, kurwa, europejski kraj. Takie Bangladesze. Tak, bym coś takiego bym odstawiał. Że to będzie gdzieś... 30 sekund, kurwa, nie ma nic, ty. No, to nie będzie nic, to jest taki kraj, co właśnie nic nie ma. To jest, 20 ale to jest sekund. Duża podpowiedź ogólnie, owca. 20 sekund, ale dobra. Ale to zróbmy tak, że czas wylatuje i wtedy sobie zaznacz. Tylko już nie masz się ruszać. No spokojnie. Tak. Tak, masz jeszcze 10 sekund scrollowania niczego, dawaj. Kurwa. Zero tabliczek. Dobra. To jest jedna droga. No. Macie kurwa, jakieś, zanim powiecie, zanim ja odgadnę, macie swoje typy? Ja mówię, że to jest Wielka Brytania. Chuj tam. No. Nie. No jakieś, ja mówię... jakieś dziwne miejsce w Wielkiej Brytanii. Ja mówię, że teren pustynny w Indiach. O Australii pomyślałem. Też nie, za biedne samochody. Dobra, to daję. I język jakiś taki, kurwa. Jeszcze właśnie taka... A, chuj w dupę. Guess. Ty, Sri Lanka, A nie, poczekaj. Afryka. Afryka, no. O kurwa. Ale te, czyli tam też? Na lewo stronę. 6300. Rosji, jak robór trafił, kurwa. Ja pierdolę. No. I ten jeszcze... Nie, ale robór ogólnie po języku miał łatwiej. Miał łatwiejszy ten. Ale nie rozpoznał języka. No właśnie to mnie zszokowało, kurwa, jak on do tego doszedł. Ale jedyna tabliczka owcy, jaki miał, była w języku, nie z tego kraju. To na tureckich serialach tylko widziałem, ale tak to znaczy, nie była angielska firma jakaś, Ausben. No. A tabliczka, no a to jest RPA, nie wiem, tak? To jest RPA? Tak. To ja mogę teraz? Teraz w Turcji nie byłem, co to nie, jak jakieś tam seriale się przewijają, no to widać jednak te kropeczki, mikropeczki. Tak, kropeczki. Że inaczej jest. Wiedziałem, że mi dojebie, kurwa, wiochę jakąś. A ja nie wiedziałem, to że w Afryce się lewą stroną jeździ. Wszędzie? Tam, gdzie Wielka Brytania miała kolonię, no. Tam w niektórych krajach zostało, no. Ślagosie czy coś. Prawie się to robisz w czas? Nie? Co za? Tak. Prawie się jeździ w Egipcie. Normalnie. Bo francuski byłeś. To już możesz play next i już się odpalam. Dobra. Dobra. Lecę. No kurwa, no już wiadomo, ale gdzie to jest. Oszyna. Już widać po pasach, gdzie Ameryka. To jest. Ale kurwa tabliczek nie będzie, no to Kalifornia. No ale już jakaś... się nie jebniesz o 6000 km, nie? Chyba nie. No. O, ale no zobacz, masz tablicę. Ja pierdolę. Ale to też może być jakiś jeszcze... Australia. Ja, patrz jak ci blurują, co? Kurwa, macie. Kurwa, może... blurują, co? Może być o. Jakaś... No, właśnie. O, może być właśnie jakaś taka. O, no. Ja na... Dobra, no. Nic nie mówię, nic nie mówię. Taka hiszpańskie może być. Wyspy jakieś. Może to być Hiszpania albo teren należący do Hiszpanii. Wyspiarski. A na prawo, czekaj, weź na prawo. To tak. Mars albo plecy hejtera. Was the must den. I o, był jakiś znak, nie napisem. Znak, no. Ale... O, dzięki. Przypatrz się. 90 km maxima velocidad. No. 90 kph. Kurwa, ale to może, wiesz, to może być Meksyk. Tak, właśnie. Co na tej skrzynce jest? To może przystanek jest autobusowy. O, zobacz na autobusie. Tam jest jakaś firma. No. Sorry, przyjemna. Chino. Logistico. Kurwa, tu jest logistyko, kurwa, te pierwsze by mi coś powiedziało.
Ale to wiesz, ten samochód to on przez sam Hiszpanię. Operador jedzie. Logistico Hotmail. Kurwa, nie ma nazwy tej domeny krajowej. Ale a tu? O, ale patrz, jakieś produkty. Jakieś tam... Ja pierdolę. Poczekaj, ale... Europa. Diesel. Ten... Diesel, uważaj. Dziwne, że diesel. Nie to. W Meksyku by był chyba. Dawaj, zaznacz jakąś wyspę. Dawaj tutaj, kurwa. Ale zobacz, jakie kurwa... Ma 10 sekund, 9 sekund. 8, 7. Musisz zaznaczyć coś. Ale nie, nie muszę. Nie umawialiśmy się tak. Czas no upływa i po prostu nie jeszcze masz się zobacz tego ruszać. Tira, już zobacz tego tira jeszcze. Nie masz się ruszać, nie! Ale tego no, nawet nie mogę? Nie, nie możesz, no. Zaznaczasz. No już powinien zaznaczyć przed czasem, Reoporia tak zrobiliśmy. Ale ty nie ogarniasz, umówiliśmy się, że czas upływa i ja zaznaczę. No dobra, no. I teraz co jeszcze będziesz? No tak. 3 minuty. Fuj by ci pomogło owca, to nie? Od pana 3 minuty. Jakbyś jeszcze tam poleciał do przodu. Bo nie, Robur kurwa wygrał, nie? Co to jest golf? Będzie bliżej. Ej. Co? Co to jest golf? Wybrzeże. Wybrzeże Meksyku. Kurwa, tak się zastanawiałem, mówiłem, że tu coś kurwa dać. Brazylia? Nie, Peru. Nie. Diesel kurwa, no gdzie diesel w Meksyku? A dlaczego nie? No nie jeżdżą tam diesle, jeżdżą skąd tam diesle? Wiesz? No myślę, że tak. No gdzie? Chodzi mi o to, że ja myślałem, że to jest gdzieś też nie, brałem pod uwagę jakieś Chile, Peru. Bo nie za bogato to wszystko wyglądało. No, ale Meksyk więcej też brałem, tu krążyłeś, nie? No. Po tych. No dobra, ale jestem lepszy od owcy. O ile? O tysiąc. Ponad. No, nie no, ja to totalne dno. Spokojnie, jeszcze ja. Ja nie wiem, gdzie są Indie, kurwa, na mapie, nie? Ile ma obwód ziemi, kurwa, to saker? 39 tysięcy. A, ale ogólnie możemy powiedzieć, że w ogóle, ej, słuchaj tego, zrobiliśmy pierwszą próbną, bo musieliśmy kupić Pro i zrobiliśmy pierwszą próbną. I pierwszą próbę, ile trafiliśmy? Idealnie. Jakoś 300 metrów. 300 no metrów od. Skrzyżowanie idealnie trafi. Z całego świata? Tak. I wow, to było w Kanadzie, przy Winnipeg gdzieś. Tam rozkminialiśmy trasy. A, no. Tak w 5 minut, nie? Dobra. Gotowy? No. 3, 4. No. O, dużo info. No dobre Meksyk miejsce. Fajne. No zobacz. Angielski. Angielski język. Ale wiesz, że to jest Taylor, pewnie człowiek. To jest dla turystów pewnie. Pinus. Wiesz? No, no to jest hiszpański. To mi wygląda na Meksyk, pierwsza myśl. Patrz, jaki kolor jest tabliczki rejestracyjny. Nic mi to nie mówi niestety. Mówi. Mają kolorowe tabliczki w pewnych miejscach, takie ładne. Ale to nie są Meksykanie. No. To są właśnie jacyś Hindusi. Nie. Jak nie? Nie, no. Hindusi. Azjaci. Azjaci? No tak. O! Ale ma info. Po angielsku jest. No. Ale bo to jest szkoła pewnie jest międzynarodowa. Tam jest adres jakiś dokładnie? Domena tam jakaś jest? Tam niżej jeszcze? Miasto? Przecież masz miasto chyba, czy co to jest? Jest kurwa. Dawaj miasto znajdziesz. Masz w chuj kurwa tu banerów. Ty masz tyle info. Patrz, masz nawet koszykówkę się zapisać możesz, saker. Za dużo. Domenę. No będziesz miał, będziesz miał nazwę. Ty, z autobusy. W chuj jest Kulis wszystkiego. Górzysty dżungla taka, nie? Tak może być. To jest, to musi być anglojęzyczne miejsce jakieś, no nie ogarnię. Wiesz co, mówią na przykład w Tajlandii dużo po angielsku. Ej, to Azja chyba jednak. Ile mam czasu? Kurde, Azja w chuj. Masz 35 sekund. Już? No. Fuck. To tak leci właśnie. Miasto znajdziesz. Kręca ta gierka. Ty, to jest niezamożne azjatyckie miejsce. I turystyczne. Trochę turystyczne. Bo dlatego jest po angielsku. Może być Tajlandia, może być coś takiego dookoła. No i zwróć uwagę, że jest prawostronny ruch, nie? Normalny jest. No. W Tajlandii jest chyba normalny, nie? No, odpada. Jakaś Sri Lanka odpada. Kurwa, nie w tą stronę. Koniec. Nie, tam z miasta wyszedłeś. Tam może by było coś. Dżungla w chuj, co? No. No wal. Czekaj, oddal na chwilę. Mogę zobaczyć z ciekawości? Co? Oddal. To możesz sobie zaznaczyć jak coś. To jeszcze to nie ja będzie. Zaznaczę, no. Ty, ja w tych trzech minutach to starałem się już zaznaczyć, kurwa. Ja też, no. Cię grubo. A co to jest ta linia? Ale to jest linia, po której ja przyjechałem? Nie.
Na pewno nie? Nie. Nie no, nie dałoby ci nie, to jest dużo kilometrów. Weź oddal. Gdzieś wydaje, że to jakaś jest Malezja. Na Malezję bym niżej dał po prostu. Czemu myślicie, że to troszkę Malezja? Niżej bym dał, bo dużo zieleni. Ja gdzieś tu na zielonym Wietnamie. Nie, Wietnam jest turystyczny, tak. No wiem, no, ale gdzieś tu ja dlatego w Bangkok poszedłem, Malezja, bo mi się kojarzy, że po angielsku oni tam. Malezja albo dawaj, Tajlandia. Dawaj, gesły. O kurde. Blisko, blisko. A, no 2000. Manila, Filipiny. A, wiesz, że... a miałem rozkminę jeszcze, Filipiny też. Czy Tajlandia? Tylko ja nie znam, ja nie wiedziałem, że Filipiny są turystyczne, nie? I to mnie wykluczyło. Filipiny, ty, w ogóle, ale z nas są debile. Czemu? No, był angielski język i był właśnie jakoś... Ale to mogło być nie, Malezja, Filipiny, no tak, no to było ten, no ja to było drugie, do ugrania ogólnie. Mam drugie miejsce. Tylko ja teraz nie mam w głowie czegoś takiego, że Filipiny są turystyczne, a tam ewidentnie były znaki dla turystów. A nie, właśnie są mocno turystyczne ja Filipiny dla Amerikanów. Zanim powiedziałeś Tajlandia, to ja myślałem o Filipinach. To sorry, ale i tak byś miał ale i tak bym ich nie dał. I tak bym ich pewnie nie dał. Nawet jakbyś zaznaczył, to by nic nie dało, bo Robur by wygrał, bo Robur ma 200 kilometrów, to nie dałoby nic. No rzeczywiście. Ale masz drugie miejsce i tak. Filipiny. No nie, tak źle, no 2000, nie? No. Fajna gierka. Pograłby jeszcze. No. No. To dawajcie wspólnie jeszcze zrobimy jedno. To wbijajcie. Dobra. No to wystarczy. Dawaj, no. Wspólnie. Wspólnie, no. PT. Ale pierwszy raz się domena trafiła akurat. Na no i co to jest Pakistan. PT? Pakistan. Może być. Dziwne samochody. PT. Biedny kraj trochę. Ogólnie... Bardzo jaki podobne miejsce. Ej, rozkminmy. Ej, no. Bardzo podobne miejsce jest. No masz już język, nie? No. Ale bardzo podobne miejsce było, jak byłem w Kapadocji w Turcji kiedyś i nocowałem w podobnym takim miejscu. Właśnie taka uliczka, taka małe te bloszki. Sparta jak chuj był, co? Była Sparta. Może nie aż taka, ale podobna była konwencja. Wróćmy do meritum. PT. No. Co to jest za państwo, co PT ma? Co może być poza Pakistanem? Państwa, bo wy jesteście lepsi z geografii. P i T. Jakie państwo ma te dwie litery, kurwa? Tylko Pakistan. Jest jeszcze. No? Które pasuje. To dawaj. Mogę? Wszyscy robimy, no. Portugalia. Portugalia. I tu jest hiszpański język. To jest Portugalia. Portugalski. No tak, ale dobra. Hiszpańskie się uczy, nie wiem. Kurwo, chodzi mi, że latynoski. Kurwo. Iberyjski. Ten samochód tędy jeździł, ty. Zobacz. No, oni nieświadomi tacy, że my patrzymy ich wiesz, miasteczko. Wiecie, że moja mama jest na balkonie? Na Google Maps. Na Street View? No. Pranie rozwiesza. I ktoś tak pasy ogląda, nie? I nie wyblurowali jej, bo jest między gałęziami, nie? A, normalnie ją widać. Wzorki, ceramiczne. No ja bym dał Maderę ze względu na tą... Ale Madera to nie jest... PR jest strasznie mały. Ale to może być jakiś... Ale to już od dawna wiemy, że Portugalia. Nie wiemy od dawna. Jak? Ale nie wiemy od 100% pewności. No jak każdy PT, hiszpański język, kurwa i palmy. Co ty chcesz? To ty cały czas szukałeś państwa, a my kurwa się zastanawiamy, my już wyzbieramy miejsce. Ja mówię, że to jest południe Portugal. Tereny zielone. Też o, tu, bo jest mało rozwinięte. Wygląda jak południe czegoś. A północ jest rozwinięte. Jakieś pagórki, to może tu? No, nie, ja, bardziej, albo z ocean bardziej. Bardziej nadwodne. No. O, tam, o tu. Tu? Tu bym dał. Też no. Pagórki są? Gdzieś tu no. Bym dał, no jakieś. A ja bym dał pokaż, to zaznaczcie, bo wy tu głosujecie. Ja tu nie daję, ale... Ja gdzieś tu, no z sakerem. O! 180 kilometrów. Wow. I gdzie jest? Continue. Jakaś odznaka. Pokaż na... Wow. Oddal. Czyli południowa jest Portugalia? Nie, środkowa bardziej. Lizbona. Ale kurwa. To była Lizbona. Kurwa. Tu nie ma zieleni. Hej, ale wspólnymi siłami mamy rekord odcinka o 16 kilometrów. No. Ogólnie Bartek... I nie mieliśmy nazwy miasta ani nic. Nie? Tak. Wielkie podziękowanie dla Bartka, bo on nas naprowadził na Portugalię. No. Tak, w zasadzie miałem to w sumie na końcu języka, ale tak. A Robur jeszcze potem
przyklepał Portugalię. No, Robert też. Analityk stan. A co oni mówili na początku z tym PT? Pakistan, kurwa. Jeszcze nic nie mówimy, kurwa. Pierwsze państwo PT, kurwa, jakie miałem w głowie, a ty jakie miałeś, kurwa, nie, nic nie miałeś, gdyby kurwa. Nie było tu Bartka, to ta rejestracja by ci, kurwa, uratowała życie. Tak, kurwa. W Pakistanie, kurwa. I jakbyś musiał odnaleźć kogoś z rodziny, gdybyś, kurwa, myślał, że to porwali, Polska, to byś w Pakistanie, kurwa, szukał, nie wiem, siostry na przykład. Bo ci latynoski język nie pomógł, byś myślał, że rejestracja to Polska, tak, kurwa, tak, jebana. Tak, znalazł swoją siostrę. Byś myślał, że to, kurwa, twój dom, jebany, kurwa, byśmy ją odzyskali 100 razy szybciej. Ty, a saker Bartek, moja siostra zniknęła. Użyjesz swoich mocy? Tak, bylibyśmy w dupie, gdyby nie Bartek, trzeba to przyznać. Ale nie Robert. No, ale Robert chyba by uratował pod koniec, bo to znalazł. Ty, ale przed odcinkiem mieliśmy 300 metrów, nie? 300 metrów, coś takiego, no co do ulicy, i to 5 minut zrobiliśmy. No, no to łatwiej było, mieliśmy, wiesz, 3 miejscowości podane, numer autostrady. No. Ale numer drogi był przede wszystkim. Mocno trzeba mieć, tak? Szczęście, że trzeba mieć dobrego respa, nie? Jak w wielu grach.